Kto by się spodziewał, że kiedykolwiek powstanie drugi odcinek tej wspaniałej serii? No włącznie ze mną chyba nikt. Ale dobra, no próbujemy coś tam wyrzeźbić, może uda się kilka minut tego wydziargać. Witam i zapraszam na drugi odcinek przeglądu lig chujowych, czyli rozgrywek jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. Na dzień dobry, nawiążemy do odcinka pierwszego. Tam było kilka historyjek, zdaje się, o nieuprawnionych zawodnikach w meczach polskich lig. I w związku z tą okazją napisał Damian. I Damian chciałby pochwalić się historyjką z meczu FC Płochocin. To byli goście. I Orzeł Kambinos to gospodarze. No i tak, gdyby na przykład ktoś planował jakiś filmik nagrać na podstawie tych wydarzeń, to w scenariuszu napisałby na przykład tak. Zawodnicy gospodarzy Orła Kambinos siedzą w szatni i się przebierają. Nagle do szatni wchodzi mężczyzna, który też się zaczyna przebierać. Po jakimś czasie pytają się go: panie, a co ty tu robisz? A on odpowiada: no jak to panowie, no przecież dzwoniliście do mnie i prosiliście, żebym przyjechał i zagrał dzisiaj na lewo. I to się okazało, że ktoś do niego dzwonił, ale z drużyny przeciwnej, czyli z Płochocina. A on pojawił się na miejscu i od razu pomylił szatnię i cała intryga w pizdu. Jeśli chodzi jeszcze o ten pierwszy odcinek, to mała errata. Ktoś mi zarzucił, że jestem ślepy. I przy okazji historii o zespole Penian Karzada z Andory puściłem rzut wolny, który miał być bramką, a nie był. Przeanalizowałem tę sytuację. I co? No i szacun, no mieliście rację, dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi. No kurwa, nie wiem jak ja tam mogłem tego nie dostrzec. Mi się wydawało, że to był strzał do sieci, ale jak rzeczywiście się przypatrzeć, to to było ponad poprzeczką. Drobny fakap, przepraszam za niego. To był pierwszy, no obiecuję, że nie ostatni, no jak to na kartofiska. A jak już jesteśmy przy ślepych, no to mi się przypomniał taki filmik z Zimbabwe. Ktoś wrzucał kiedyś na Twitterze mecz w Zimbabwe, jakiś amatorski. No i taka sytuacja. Gubur. A ref, 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 ref. No i był go czy nie? Uznać czy nie? No sędzia nie uzna. Przydałby się ten VAR, a jak już w ogóle jesteśmy na czarnym lądzie, to jeszcze jeden filmik mi się przypomniał. Też ktoś na Twitterze wrzucał piłkę ręczną. Tym razem będzie to piłka ręczna z Zambii. Tak się tam grywa w szczypiorniaka. Dobra, koniec z tą Afryką, wracamy do Andory, do zespołu Benia Encarnada, bo o tym zespole była historia w pierwszym odcinku. To najgorsza drużyna tej ligi, 0 zdobytych punktów, tam chyba tylko 3 zdobyte bramki. Co się okazało, że tydzień po odcinku zespół Benia Encarnada zdobywa pierwszy punkt w rozgrywkach. Grali przeciwko zespołowi Lusitanos i wszystko w tym meczu odbyło się jak w dobrym porno-horrorze z happy endem. Najpierw 2 razy w tupala dostali zawodnicy Penia Encarnada. A później przyszła minuta 85, jakiś farfotel na 1-2. I na koniec finał, 90 minuta i cała piłkarska Europa, cały piłkarski świat złapał się za głowy. Penia Encarnada wyrównuje na 2-2. I zdobywa pierwszy punkt w rozgrywkach. A teraz wędrujemy na Barbados. No i to jest trochę taki problem, bo no nie ma jak śledzić tych rozgrywek do końca, ale na kanale oficjalnym Barbadoskiego Związku Piłki Nożnej pojawił się filmik promujący lokalne rozgrywki. No i jest to niezły filmik, jest to niezłe dzieło. Jest kilka ujęć z ceremonii otwarcia rozgrywek. No i osoba, która kleiła ten film, chyba nie dysponowała za bardzo jakimiś ładnymi akcjami, strzałami, no bo tam znalazły się prawie same perełki. Oczywiście w tym filmiku tam wszystko się dzieje szybko i tam prawie tego nie widać, ale pozwolę sobie na drobne zwolnienia. W sumie to niezły
pomysł, żeby takie zagrania wrzucać do filmiku promującego rozgrywki. No niestety Ligi Barbadowskiej nie można śledzić, no jak się będą pojawiały filmiki, no to je oczywiście odpowiednio zanalizujemy. No to teraz przejdziemy do rozgrywek, które śledzi się w internecie po prostu świetnie, bo są transmisje na żywo z każdego spotkania, to jest Liga Mistrzów, ale Liga Mistrzów uważana za najgorszą Ligę Mistrzów na świecie, strefa Oceanii. Ja tam sobie zerknąłem, coś tam poczytałem. Poczytałem wypowiedź trenera po meczu zespołu Waitomo. To zespół jest z Tonga. Przegrali 2-9 z zespołem z Wysp Cooka. Tupapa Mararenga, ten zespół się chyba nazywał. Przegrali 2-9. Trener po tym meczu mówi, że jest dumny ze swoich chłopaków, że jest zadowolony. Zagrali świetne zawody, zabrakło tylko trochę szczęścia i precyzji. Po wyniku 2-9. No więc ja to kupuję, zaczynam te rozrywki śledzić. Stevens lays it back, popped over the top. Sorman, and that's a cutback. It must surely end up in the back of the net. Jak widać, nie brakuje atrakcji w pobliżu bramek, ale dzieje się również poza polem karnym. No zobaczmy na przykład ten rzut wolny. Piłka ustawiona za połową. No i co będzie? Dośrodkowanie czy strzał? No i gol! No i gol! Wspaniała bramka! Wspaniała bramka dla zespołu Pago Youth. To jest zespół z amerykańskiego Samoa i jest to najgorsza drużyna tegorocznych rozgrywek. Zespół wszystkie swoje mecze przegrał już dawno, nawet chyba w kwalifikacjach przed fazą grupową odpadł. Dwa gole strzelili, oba zostały fragmentów, bo drugi z karnego. No ale ten, no kurde, no klasa światowa. No urodziwa była ta szmatencja. Czy mamy tam jeszcze? Tak, jeszcze jedna chyba jest taka urodziwa szmata z Oceanii. Tym razem strzelał zawodnik z Vanuatu, a bronił bramkarz wspomnianego wcześniej Tupapa Mararenga z Wysp Cooka. Dobra, to dla odmiany teraz coś ładnego puśćmy. No, to zagranie bramkarza było takie sobie, ale konsekwencją tego zagrania był rzut wolny dla zespołu z Vanuatu. Kolejna drużyna z Vanuatu. No jak to wyglądało tym razem? No orzesz, chciałoby się powiedzieć. Bramkarz z Wysp Salomona zbyt wiele do powiedzenia nie miał. Zespół z Wysp Salomona, jak widać, ładne bramki stracić potrafi, ale potrafi również ładne zdobywać. No i widzicie, że te rozgrywki oceańskiej Ligi Mistrzów do najgorszych nie należą. To dopiero początek tych rozgrywek, więc tam jeszcze jest co śledzić. No i jak już jesteśmy przy Lidze Mistrzów, no to zahaczmy jeszcze o azjatycką. Bramka z tych rozgrywek, jak do tej pory uznana za najładniejszą, jej zdobywcą jest zawodnik zespołu Lokomotiv Taszkent. Lokomotiv Taszkent to jest mistrz Uzbekistanu. No dobra, ale ta Liga Mistrzów Azjatycka jest chyba dla nas troszeczkę za mocna, więc zerknijmy na AFC. Puchar AFC. To jest odpowiednik, azjatycki odpowiednik Europejskiej Ligi Europy, więc poziom nieco niższy. Ja tam zainteresowałem się meczem zespołu z Mongolii,
który podejmował zespół z Korei Północnej. Bardzo byłem ciekaw, która piłka jest mocniejsza. No i myślałem, że mongolska to dupa. Zespół z Korei Północnej wygrał na wyjeździe 4-0. Tak więc kibice mongolskiego futbolu mogą czuć się rozczarowani. Ja też jestem trochę rozczarowany Mongolią, a konkretnie mongolską ligą futsalu, bo ostatnio wziąłem sobie tę ligę na warsztat. Fajne wyniki tam padają, na przykład 10-11, 22-6, no ale te bramki takie bez pierdnięcia, tam się wiele nie dzieje. Ale za to jestem zauroczony drugą ligą futsalu mongolskiego. No tam wystarczyło, że zobaczyłem raptem kilka spotkań. Od razu widać, że no druga liga mongolska no przypomina normalny futsal. A więc tak na koniec mongolskiej historyjki zobaczmy sobie jakieś tam trafienia z drugiej ligi mongolskiego futsalu. Tak na koniec zerknijmy jeszcze, co tam się wydarzyło ostatnio na ukochanej wyspie Guam. To może na rozgrzewkę zobaczmy gola z Ligi Kobiet. Mają tam ligę kobiecą. No i proszę bardzo, przed Państwem Maradona z kobiecej Ligi Guam. Wracamy teraz do rozgrywek męskich, bo to są dużo bardziej poważne rozgrywki. Zobaczmy dwa gole. No nieźle załadował, nieźle. A teraz zobaczmy drugiego gola, no, który jest no, dość podobny. No bardzo podobne były te sytuacje. Różnica jest taka, że w przypadku tej drugiej bramki goalkeeper doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. To by było na tyle, jeśli chodzi o odcinek drugi. Pewnie trzeci będzie, bo mi się to podoba. Trzeci pewnie będzie. Niezależnie od tego, czy Wam się podoba, czy nie, mi się podoba. Trzeci odcinek pewnie powstanie. Jeżeli ktoś miałby jakieś tam historyjki, czy z własnych meczów, czy gdzieś tam kątem oka, czy uważył jakieś inne fajne spotkania i chciałby się z nimi podzielić, no to zapraszam do kontaktu. Kartofiskowy, Facebook, Twitter, Instagram, czy mail. Cały czas działa. Ja to najciekawsze historyjki oczywiście wyłapuję. Z góry dziękuję za kontakt, dziękuję za oglądanie. No to spadam, bo zaczyna już suszyć troszeczkę od tego ogrzewania tutaj, tych lamp dookoła.